Siemo, witam was w kolejnym odcinku. No tutaj raczej zaskoczenia nie będzie. Wiedźmina 3. Kiedyś pytałem was o to, czy jesteście koneserami Wiedźmina, czy raczej bombikami. I zdecydowana większość odpowiedziała, że delektuje się już grą nie pierwszy raz. Koneserzy nie pomijają wątków i przechodzą grę w całości, ciesząc się każdą misją poboczną. Ale co ciekawe, przez to, że właśnie jesteś koneserem, możesz pominąć całkiem sporo. Jak na przykład zupełnie nową misję, która aktywuje nam się w momencie, kiedy wykonamy cały wątek fabularny odwrotnie, a zatem skipniemy krwawego barona. Nowa misja to nie wszystko, co się wtedy zmieni i dzisiejszy odcinek jest właśnie o tym. Co się stanie, jeżeli skipniemy wątek krwawego barona? Możecie zostawić suba, jeżeli jesteście tutaj nowi, wpaść na Twitcha, wpaść na Discorda, tam też można popisać o różnych sekretach wiedźmińskich i generalnie o Wiedźminie. A my co, bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Wiedźmin 3 to bardzo rozbudowana gra. Chyba już na tym etapie nie muszę o tym wspominać. Dziesiątki wątków, które mają wpływ na cały świat gry. A co za tym idzie, postacie, które muszą później reagować na tego typu zmiany. I nie inaczej jest w przypadku głównego wątku. Chociaż gra dosadnie sugeruje nam, że po zakończeniu naszych przygód w Białym Sadzie powinniśmy udać się do Velen, to niekoniecznie musimy to zrobić. Właściwie co nam stoi na przeszkodzie, by udać się na przykład na Skellige? W sumie kilka rzeczy stoi, jak na przykład pieniądze i level, ale to zaraz do tego dojdziemy. W normalnej wiedźmińskiej rozgrywce spotykamy barona w Velen, a potem udajemy się szukać Ciri, kolejno do Nowigradu i na wyspy Skellige. W moim przypadku postanowiłem zrobić to zupełnie odwrotnie. Najpierw udałem się na Skellige, potem do Nowigradu, a na końcu zahaczyłem wątek Velen. I to właśnie od Skellige sobie zaczniemy. Na Skellige, tak jak już wspomniałem, Geralt zazwyczaj udaje się na samym końcu. I słusznie, bo w normalnej rozgrywce gra dosadnie próbuje nam przekazać, że jest to finalna lokalizacja, mocą przeciwników, z którymi się bijemy. A którzy to są na jakichś kosmicznych poziomach. Albo między innymi tym, że przecież żeby dostać się na Skellige, musimy wynająć statek, który kosztować nas będzie aż 1000 nilfgaardzkich koron, czy tam nowigradzkich koron. A przecież tak ogromnej sumy na starcie nie mamy. Jednak czyszcząc znaczniki, ową sumę możemy uzbierać. A w ustawieniach gry zmienić poziom trudności, jeżeli będzie za ciężko. I w sumie to Skellige na samym początku nie okazuje się takie ciężkie. Ja przez większość rozgrywki używałem wszelakich modów i kodów oczywiście, żeby troszeczkę przyspieszyć tą rozgrywkę. W końcu dwa razy musiałem praktycznie przejść grę, żeby wam to pokazać. Także nie pytajcie, skąd mam 22 tysiące koron, wymaksowaną zbroję wilka i 99 poziom. Kiedy przybywamy na Skellige, już na samym początku czeka nas fabuła, bo już pierwsza misja, jaka nam się aktywuje, każe nam udać się do Ker Trolde. Tam spotykamy Yennefer i uczestniczymy w pogrzebie Brana, Turce. Zaraz po tym wydarzeniu udajemy się też na Stypę z okazji śmierci króla. Ale jeszcze chwilę przed nią mamy okazję porozmawiać z Yennefer. I to tutaj doświadczymy pierwszych zmian, jakie można zauważyć, kiedy pominie się wątek barona. W normalnej rozgrywce ta rozmowa z Yennefer jest pewnego rodzaju podsumowaniem, co do tej pory poczyniliśmy. Jednak w mojej rozgrywce właściwie to nic nie poczyniłem, a zatem wszystkie dialogi będą tutaj zupełnie inne. Zacznijmy sobie od dodatkowej opcji dialogowej, której normalnie w standardowej rozgrywce nie mamy. Właściwie nie mam jeszcze żadnych konkretów, ani o Nowigradzie, ani o Velen. Liczyłam, że gdy się tu spotkamy, będziesz już coś wiedział. No ale trudno, w takim razie zaczniemy poszukiwania od Skellige. Potem zmiany w Nowigradzie. W normalnej rozgrywce dialog wygląda tak. Byłem w Nowigradzie. Ciri szukała sposobu na przełamanie jakiejś klątwy. Nie ma jej już w mieście. To pewna wiadomość? Pochodzi od Jaskra, ale tym razem bez konfabulacji. O co chodzi z tą klątwą? Nie wiem wiele więcej. Ciri wpadła w kłopoty i nie udało jej się dokończyć swoich spraw. Odzyskałem filakterium, które chciała naładować. Później je obejrzę. Kiedy jednak pominęliśmy ten wątek, dialog będzie zupełnie inny. Po Nowigradzie jeszcze się nie rozejrzałem. W Velen, tak jak już powiedziałem, nie byliśmy. A zatem dialog z normalnego, który brzmi tak. Rozejrzałem się po Velen. Strasznie ponure miejsce. Ranna Ciri trafiła tam do samozwańczego barona, który trzęsie okolicą.
Była ranna? To coś poważnego? Nie sądzę. Baron skierował ją później do Nowigradu. Podejrzewam, że szukała ciebie. Jeszcze wcześniej wpadło w łapy trzech wiedźm. Na szczęście udało jej się uciec. Wiedźm? Nie wiem, jak nazywają się te stworzenia, ale są bardzo groźne. A propos wiedźm, w Velen spotkałem naszą starą znajomą, Keirę. Ciekawa jestem, co Keira Metz robi w takim grajdole. Ukrywa się przed łowcami czarownic. Dzięki niej dowiedziałem się, że Ciri szukał elfi czarodziei. Dobrze, wrócimy do tematu, gdy będziemy mieli więcej czasu. Zmieni nam się na taki. Jeszcze nie skończyłem poszukiwań w Velen. Myślałam, że zajmiesz się tym od razu. Zmieniłem plany. W którym przecież nie opowiemy tego wszystkiego, co działo się z Ciri w Velen. Bo po prostu nie wiemy, co się działo. Kolejna zmiana, jaka nastąpi w grze, kiedy skipniemy wątek Barona, to zmiana dotycząca Skiala, tchórza z Lofoten, który uratował Ciri przed dzikim gonem, a który to ostatecznie zapłacił za to wszystko najwyższą cenę. W misji Bezimienny musimy odnaleźć tchórza, bo dowiadujemy się o tym, że może mieć on coś wspólnego z Cirillą. Kiedy odnajdziemy trupa już martwego Skiala, Yennefer użyje nekromancji, by dowiedzieć się czegoś o Ciri. Skial zdradzi nam wtedy wszystko, co wie. W normalnej rozgrywce dokładnie wiemy, o czym mówi Skial, w końcu spotkaliśmy już Umę u Barona. Więc dialog z Yennefer zostanie przeprowadzony. Tak. Wygląda na to, że kluczem do odnalezienia Ciri jest ten brzydel, którego Skial widział na plaży. Widzisz, spotkałem coś, czy kogoś, kto wygląda dokładnie tak samo. Gdzie? W Velen. Baron, który tam włada, trzyma go w kasztelu dla rozrywki. Mówił mi, że wygrał go w Nowigradzie w karty. Musisz do niego wrócić i go zabrać. Nie wiem, odkupić, ukraść. Nie będzie trzeba. Mam u barona dług wdzięczności. Gorzej, że na brzydalu ciąży jakaś klątwa, która odebrała mu rozum. Ciężko się z nim będzie dogadać. Nie marudź, będzie dobrze. Nie ma takiej klątwy, z którą nie poradzą sobie wiedźmin i czarodziejka. A powiedz, czy to... Zresztą, mniejsza z tym. Chciałaś mnie o coś spytać. O co chodzi? Powiedz. Myślisz, że to coś, to może być Ciri? Że ona, no wiesz, została zmieniona jakimś zaklęciem? Nawet nie chcę o tym myśleć. Geralt, musimy brać to pod uwagę. Może. W Nowigradzie szukała leku na jakąś potężną klątwę. Ale nie chcę teraz tego roztrząsać, bo zwariuję. Po prostu róbmy swoje i zobaczymy, co dalej. Wiele się nie dowiedzieliśmy, ale przynajmniej możemy być pewni, że Ciri nie ma już na Skellige. Ani w Velen, ani w Nowigradzie. Znów gdzieś przepadła. Może jeśli uporządkujemy informacje, które udało nam się zebrać do tej pory, popchnie nas to dalej. Też mam taką nadzieję. W co ona się wpakowała? Nie wiem. Ale wyciągniemy ją z tego całą i zdrową. Przyrzekam ci to. Jednak kiedy nie rozmawialiśmy z Baronem, Geralt jeszcze nie ma pojęcia gdzie i w ogóle kim jest Uma. A zatem dialog przeprowadzony zostanie zupełnie inaczej. Wygląda na to, że kluczem do odnalezienia Ciri jest ten brzydel, którego Skial widział na plaży. Myślisz, że to coś, to może być Ciri? Że ona... No wiesz... Została zmieniona jakimś zaklęciem? Nawet nie chcę o tym myśleć. Geralt, musimy brać to pod uwagę. Może to ona, a może jej towarzysz, albo jeszcze ktoś inny jakoś z nimi związany. Musisz iść do Donara, wypytać go, komu konkretnie sprzedał to. Coś. A ty nie idziesz ze mną? Wiesz, lepiej, żebym mu się teraz nie pokazywała na oczy. Wiele się nie dowiedzieliśmy. Ale przynajmniej możemy być pewni, że Ciri nie ma już na Skellige. Może ukryła się gdzieś w Velen albo w Nowigradzie, największym mieście na świecie. Lepiej mieć jakikolwiek trop niż żaden. W co ona się wpakowała? Nie wiem, ale wyciągniemy ją z tego całą i zdrową. Przyrzekam ci to. Skial powiedział, że widział Umę u Donara, Jarla Hindersfjall i że podobno sprzedał go komuś. W normalnej rozgrywce udajemy się teraz do Barona powiedzieć, że zabieramy Brzydala ze sobą. Jednak w tej rozgrywce przecież nie wiemy.
tak jak już mówiłem, że Uma znajduje się u Barona, więc jedyny trop, jaki aktualnie mamy, to Donar. Jest to zdecydowanie wyjątkowy moment, ponieważ po zakończeniu wątku w Ogrodzie Ferei aktywuje nam się zupełnie nowa misja. Nowa główna misja o nazwie Tajemniczy Pasażer Łodzi. Misja aktywuje nam się tylko i wyłącznie w momencie, kiedy wątek z Kelige zaczniemy jako pierwszy. Ze słów Skiala wynikało, że Uma trafił do Donara, a ten go gdzieś sprzedał, także w misji za zadanie mamy porozmawiać właśnie z Donarem na temat Umy. Cała rozmowa jest dość długa, ale to chyba nawet lepiej dla ludzi, którzy jej nigdy nie słyszeli. Ponoć był tu u was taki brzydel. Pojawił się dzień po tym, jak zniszczono Lofoten. A, był! Z plaży przylazł. Ryj mu chyba węgorze obgryzły. A chodził, jakby mógł, to nogi na berce prostował. Sto pociech z nim było. Ale sprzedałeś go, tak? Dobrze słyszałem. Ano, sprzedałem. Bywa tu taki kupiec. Rogi narwali od nas bierze. Kolczyki ponoć później z nich robią inne babskie duperele. Miało być o brzydalu. No tak. Jak ten kupiec go zobaczył, od razu mu się oczka zaświeciły. Powiedział, że taka pokraka byłaby ozdobą każdego dworu. Ozdobą, rozumiesz? Dobre. Żal go było sprzedać, ale dużo dawał. Nie wiedziałem, że na Skellige handluje się ludźmi. To nie był człowiek, Geralt. Jakbyś go zobaczył, jakbyś widział, co on wyprawiał. No, co takiego? Długo by mówić. Dość powiedzieć, że mój pies jest mądrzejszy od niego. A on czasem żre własne gówno. Gdzie znajdę tego kupca i brzydala? A co? Odkupić go chcesz? Mhm. Szukam materiału na nowego Wiedźmina. Ha, dobre. A kupiec pytał, jak szlak na Nowigrad, czy piraci są. Więc to tam pewnie popłynął. I równie dobrze mógł tam zostać, albo pojechać dalej. Marne szanse, żeby go odszukać. No nic, dzięki. Od Donara niestety za dużo się nie dowiadujemy w sprawie Umy i niestety też nigdzie nie mamy okazji dowiedzieć się, kim tak naprawdę był ten kupiec, który kupił Umę. Nowe zadanie główne niestety nam już się po tej rozmowie kończy, jak i cały wątek z Kelige. Niemniej myślę, że jednak dla fanów Wiedźmina, jeżeli ktoś nigdy tak nie zrobił, to jest to nie lada gratka. My teraz do wyboru mamy albo udać się do Nowigradu, albo do Velen. Chyba nie muszę mówić, gdzie się udałem. Właściwie to się spać udałem, bo zmęczony byłem. Ale zaraz jak wstałem, Nowigrad. Miasto ognia. Cały wątek Nowigradu przebiega praktycznie tak samo, z jedną małą zmianą przy samym końcu wątku. W wielkim skrócie, kiedy przybywamy do Nowigradu, próbujemy odnaleźć Triss Merigold, ponieważ sądzimy, że może ona coś wiedzieć na temat Ciri. Nie odnajdujemy jej jednak na miejscu, więc udajemy się na poszukiwania głębiej w miasto. W końcu odnajdujemy Triss i pomagamy jej wypędzić szczury z jakiegoś magazynu. Potem szukamy Jaskra, bo to podobno on ma coś wspólnego z Ciri i okazuje się, że Jaskier zrobił skok stulecia na skarbiec Dijkstry, a potem znajdujemy go pośrodku niczego w jakiejś chatce krasnoludów, którzy zajmują się podrabianiem obrazów. A ten przekazuje nam swoją wersję wydarzeń. Kiedy wykonamy wszystko w odpowiedniej kolejności, dialog będzie brzmieć tak. Przyjechała tu z Velen. Podobno spotkała tam ludzi, którzy jej pomogli. To może tam wróciła? Wątpię, rozmawiałem z Baronem. To on pomógł Ciri w Velen. Powiedział, że pojechała do Nowigradu szukać Yen i mnie. A Yen jest na Skellige i bada ślady, które według niej mogła tam zostawić Ciri. To co? Skellige? Skellige. Jeżeli jednak nie byliśmy u Barona, to przecież nie będziemy mogli mu nic powiedzieć. Więc dialog będzie inny. Przyjechała tu z Velen. Podobno spotkała tam ludzi, którzy jej pomogli. To może tam wróciła? Może. Sprawdzę to i zobaczę, co Yen ustaliła na Skellige. Byliśmy na Skellige, byliśmy w Nowigradzie, więc czas w końcu udać się do krwawego Barona. W Velen uświadczymy najciekawsze, jak dla mnie, zmiany.
Te były też chyba najbardziej skomplikowane do wyłapania, a później do uporządkowania, bo tych dialogów jest naprawdę sporo. Możesz zostawić lajka, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Wszystkie istotne zmiany będą dopiero przy samym końcu wątku z krwawym baronem, kiedy wywiążemy się już z umowy, jaką zawarliśmy z Filipem i zdradzimy mu, gdzie znajduje się jego żona i córka. On wtedy postanowi zebrać całą ekipę i wyruszyć na krzywuchowe moczary. Jednak przed tym on wywiąże się ze swojej części umowy, opowiadając o tym, co się stało z Ciri. Przekaże on nam wtedy informację o tym, że Ciri wyruszyła prosto z Velen do Nowigradu, a Geralt normalnie powie coś takiego. Czyli istnieje szansa, że Ciri ciągle jest w Nowigradzie? Dzięki, że jej pomogłeś. Nie ma za co. Skoro wiesz już wszystko, to pewnie ci śpieszno. Jednak jeżeli byliśmy już w Nowigradzie, wiemy, że jej tam nie ma. A zatem kwestia dialogowa Geralta się zmieni. Z Nowigradu też zniknęła, sprawdziłem to. Dzięki, że jej pomogłeś. Nie ma za co. Skoro wiesz już wszystko, to pewnie ci śpieszno. Druga dużo bardziej istotna zmiana to zmiana dotycząca tej sceny. Normalnie kiedy przechodziliśmy Velen jako pierwsze, jest to nasze pierwsze spotkanie z Umą. A zatem nie wiemy tak naprawdę, co to jest, czy kto to jest. Więc interakcja będzie zupełnie inna. Normalnie usłyszymy coś takiego. Na potwora mi nie wygląda, choć medalion przy nim drży. Dziwne, skąd się tu wziął? A widzisz, śmieszna historia. Wygrałem go w karty. Jednak w moim gameplayu przecież dokładnie wiem, kim jest Uma. Pytam, jak na niego wołają, a ten nic, tylko próbuje sobie włożyć do nosa palec u nogi. I że ma coś wspólnego z Ciri. Także akcja tej sceny potoczy się inaczej. To z pewnością człowiek, a na dodatek obłożony silną klątwą i związany z Ciri. A co ty wygadujesz? Jak to może być związane z twoją córką? Długa historia. Wiem, że jest kluczem do jej odnalezienia. Muszę go zabrać do Kaer Morhen. Może inni Wiedźmini pomogą mi zdjąć z niego klątwę. A skoro to ma ci pomóc znaleźć córkę, byłbym ostatnim skurwielem, gdybym się sprzeciwił. Dobra, bierz go sobie. Trzymamy go w stajni. Powiem ludziom, żeby nie robili ci problemów. Na końcu został wątek Tamary Stenger, córki barona. W pewnym momencie baron wysyła nas na poszukiwanie jego córki. Podróżując za tropem, ostatecznie trafiamy do Oxenfurtu. Okazuje się tam, że Tamara znalazła sobie nowych przyjaciół, Kościół Wiecznego Ognia. Jeżeli nie poznaliśmy jeszcze Mengego, dialog będzie inny niż w momencie, kiedy byliśmy już w Nowigradzie. W standardowej rozgrywce dialog będzie taki... Co to za nowi przyjaciele, jeśli to oczywiście nie tajemnica? Nie, to żadna tajemnica. Za pośrednictwem Kościoła Wiecznego Ognia udało mi się dotrzeć do łowców czarownic. To prawi i odważni ludzie. Na pewno mi pomogą. To stąd te lichtarze w twoim pokoju. Czyli postanowiłaś zawierzyć Wiecznemu Ogniowi? Kiedy żar płomieni Wiecznego Ognia raz rozpali serce, do końca życia prowadzi człowieka ścieżką prawdy i dodaje mu sił. Życzę ci, żebyś dostąpił kiedyś tego zaszczytu. Dzięki. Gdy byłem mały, uczono mnie, żeby nie bawić się ogniem, bo łatwo można się sparzyć. Kiedy jednak poznaliśmy już prawdziwy Wieczny Ogień, w którym władzę sprawuje Menge, Geralt odradzi Tamarze nową znajomość. Co to za nowi przyjaciele, jeśli to oczywiście nie tajemnica? Nie, to żadna tajemnica. Za pośrednictwem Kościoła Wiecznego Ognia udało mi się dotrzeć do łowców czarownic. To prawi i odważni ludzie. Na pewno mi pomogą. Nie byłbym tego taki pewien. W Nowigradzie poznałem dowódcę tamtejszej straży świątynnej. Nazywa się Menge. Wyjątkowy skurwysyn. To, że trafiłeś na jednego złego człowieka, nie znaczy, że wszyscy są tacy. Większość to dobrzy i życzliwi ludzie. Wiem, że mi pomogą. I to by było już na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, a podobał wam się materiał, zostawcie suba i lajka. Możecie też wpaść na Discorda. A my klasycznie widzimy się w następnym. Mam nadzieję, że z nowym komputerkiem zarówno montaż, jak i jakość filmów będzie stała na wysokim poziomie. Oczywiście montaż nadal będzie w moim stylu. Jakby ktoś się zastanawiał, czemu nie było też materiałów, no to właśnie przez komputer. Ale wracamy już z regularnością. Widzimy się w następnym. Do zobaczenia.